Rozdział trzeci. Prawidłowe intencje sama sankapa. Drugi czynnik na ścieżce nazywany jest w pali sama sankappa, co tłumaczy się jako prawidłowe intencje. Termin ten tłumaczony jest czasami jako prawidłowe myśli, przykład, który może być zaakceptowany, jeśli dodamy zastrzeżenie, że w tym kontekście słowo myśl odnosi się, w szczególności docelowego lub decyzyjnego aspektu aktywności mentalnej, zaś aspekt poznawczy jest zdeterminowany przez pierwszy z czynników, prawidłowy pogląd. Zbyt mocne podkreślanie rozdzielności tych dwóch funkcji byłoby jednak rzeczą nienaturalną, bowiem z perspektywy buddyjskiej aspekt poznawczy i aspekt celowy naszego umysłu nie znajdują się w odseparowanych przegródkach, ale splatają się i oddziałują na siebie wzajemnie. Pozostając w ścisłej współzależności. Emocjonalne skłonności wpływają na poglądy, a poglądy determinują upodobania. Z tego powodu wnikliwy pogląd na naturę istnienia, osiągnięty dzięki głębokiej refleksji i uprawomocniony poprzez dociekania, pociąga za sobą przebudowę wartości, która kieruje umysł na cele proporcjonalne do nowej wizji. Zastosowanie umysłu w sposób niezbędny do osiągnięcia tych celów jest właśnie tym, co rozumiemy jako prawidłową intencję. Omawiając prawidłowe intencje, Buddha dzieli je na trzy kategorie: intencje wyrzeczenia, intencje dobrej woli, intencje, aby nie krzywdzić. Te trzy intencje przeciwstawne są trzem odpowiednim rodzajom złych intencji: intencji władanej przez pożądanie. Intencji rządzonej przez złą wolę oraz intencji władanej przez wyrządzanie krzywdy. Każdy rodzaj prawidłowej intencji jest przeciwstawny odpowiedniemu rodzajowi złej intencji: intencja wyrzeczenia, intencji pożądania, intencja dobrej woli, intencji złej woli, intencja, aby nie wyrządzać krzywdy, intencji szkodzenia. Buddha dokonał odkrycia tej dwoistości rodzaju myśli w okresie poprzedzającym oświecenie. Kiedy dążył do wyzwolenia, medytując w lesie, dostrzegł, że swoje myśli może podzielić na dwie różne kategorie. Do jednej zaliczył myśli pożądania, złej woli i chęci wyrządzenia krzywdy, do drugiej zaś myśli wyrzeczenia, dobrej woli i pragnienia, aby nie krzywdzić. Gdy tylko zauważał pojawiające się myśli pierwszego rodzaju, rozumiał, że myśli te zaszkodzą zarówno jemu samemu, jak i innym, zablokują mądrość i oddalą od nirwany. Prowadząc takie rozważania, usuwał tego typu myśli ze swego umysłu dopóty, dopóki nie zanikły zupełnie. Lecz gdy tylko pojawiały się myśli drugiego rodzaju, Budda rozumiał ich dobroczynny, sprzyjający rozwojowi mądrości charakter, pomocny w osiągnięciu nirwany. Dlatego też wzmacniał takie myśli i doprowadzał do ich spełniania się. Prawidłowa intencja zajmuje drugie miejsce na ścieżce, pomiędzy prawidłowym poglądem a triadą czynników moralnych, która, z kolei, rozpoczyna się od prawidłowej mowy. Jest właśnie tak, ponieważ intencjonalna funkcja umysłu stanowi kluczowe ogniwo, łączące naszą perspektywę poznawczą ze sposobem aktywnego zaangażowania w świecie. Z jednej strony, działania zawsze wskazują wstecz na myśli, z których się wwodzą. Myśl jest zwiastunem działania, kieruje ciało i mowę w stronę aktywności, używając ich jako narzędzi do wyrażania swoich celów i ideałów. Te cele i ideały, nasze intencje, wskazują z kolei wstecz na dominujące poglądy. Gdy dominują błędne poglądy, rezultatem jest zła intencja, generująca niezdrowe działanie. Dlatego ktoś, kto odrzuca moralną skuteczność działania i mierzy osiągnięcia zyskiem czy statusem, nie będzie aspirował do czegokolwiek innego niż zyski status, używając wszelkich możliwych sposobów zdobycia ich. Kiedy taka pogoń stanie się normą, rezultatem jest cierpienie, straszliwe cierpienie jednostek, grup społecznych i narodów jest wynikiem osiągania bogactwa, pozycji i władzy bez oglądania się na konsekwencje. Przyczyna niekończącej się rywalizacji, konfliktów, niesprawiedliwości i opresji nie leży poza umysłem. Wszystkie te zjawiska są jedynie manifestacją intencji, przejawami myśli napędzanych przez chciwość, nienawiść i złudzenia. Lecz gdy intencje są prawidłowe, działania będą poprawne, a najpewniejszą gwarancją prawidłowości intencji są prawidłowe poglądy. Ktoś, kto uznaje prawo karmy, fakt, że działania przynoszą skutki na zasadzie odpłaty, ukształtuje swoją aktywność w harmonii z tym prawem, a wówczas jego czyny, przejawy jego intencji, dostosują się do kanonów prawidłowego postępowania. Buddha zwięźle podsumował to zagadnienie, mówiąc, że gdy ktoś utrzymuje błędne poglądy, to uczynki, słowa, plany i cele zakorzenione w tych poglądach doprowadzą go do cierpienia, lecz gdy pogląd jest prawidłowy, wówczas czyny, słowa. Plany i cele zakorzenione w tym poglądzie prowadzą do szczęścia. Najważniejszym wyrazem prawidłowego poglądu jest rozumienie czterech szlachetnych prawd, pogląd ten powinien być więc, w pewnej mierze, wyznacznikiem pojęcia prawidłowej intencji. I dokładnie tak sprawa się przedstawia. Rozumienie czterech prawd, w odniesieniu do naszego życia, rodzi intencje wyżyczenia, zaś rozumienie ich w odniesieniu do innych istot. Rodzi dwie pozostałe prawidłowe intencje. Dostrzegając do jakiego stopnia nasze życie przeniknięte jest duch kcha, i jakowo duch kcha powstaje z rządzy, umysł skłania się ku wyrzeczeniu, zaniechaniu rządy i obiektów, z którymi nas rządza związuje. Następnie, w analogiczny sposób stosując cztery prawdy do sytuacji innych istot, oddajemy się kontemplacji, która powoduje wzrost dobrej woli i woli, aby nie wyrządzać krzywdy. Ujrzymy, że wszystkie żyjące istoty, tak samo jak my, pragną szczęścia, oraz że, tak samo jak my, podlegają cierpieniu. Rozważanie, że wszystkie istoty poszukują szczęścia, powoduje narodziny myśli dobrej woli, miłującego pragnienia, aby dobrze im się działo. Były szczęśliwe i spokojne. Rozważanie, że istoty są narażone na cierpienie, narodziny myśli, aby nie krzywdzić współczującego pragnienia aby były wolne od cierpienia. W momencie, w którym rozpoczynamy praktykowanie szlachetnej ośmiorakiej ścieżki, czynniki prawidłowego poglądu i prawidłowej intencji zaczynają wspólnie przeciwdziałać trzem niezdrowym korzeniom. Złudzeniu, podstawowemu splamieniu poznawczemu, zostaje przeciwstawiony prawidłowy pogląd, nasienie, z którego rodzi się mądrość. Całkowite wykorzenienie złudzeń jest, co prawda, możliwe dopiero wówczas, gdy prawidłowy pogląd osiągnie poziom pełnego urzeczywistnienia, ale każdy przebłysk prawidłowego zrozumienia działa na rzecz ich ostatecznego zniszczenia. Dwa pozostałe korzenie, którymi są splamienia emocjonalne, najpierw wymagają zastosowania przeciwstawnej siły w postaci zmiany intencji, a wówczas napotykają swoje antidotum w postaci myśli wyrzeczenia, dobrej woli i intencji, aby nie krzywdzić. Chciwości i awersja są głęboko zakorzenione, pozbycie się ich nie jest sprawą łatwą, ale praca nad ich pokonaniem nie jest beznadziejna, o ile zastosujemy efektywną strategię. Ścieżka obmyślona przez Buddę stosuje podejście pośrednie, zwalcza myśli powoływane do życia przez te splamienia. Chciwości i awersja wypływają na powierzchnię w postaci myśli i mogą zostać poddane erozji poprzez zastępowanie myśli, to znaczy, Zamienianie ich myślami przeciwstawnymi. Intencja wyrzeczenia dostarcza remedium na chciwość. Chciwość manifestuje się w postaci myśli pożądania, jako myśli zmysłowe, zdobywcze i władcze. Myśli wyrzeczenia rodzą się ze zdrowego korzenia braku chciwości, który, ze swojej strony, jest uaktywniany zawsze, gdy myśli takie są pielęgnowane. Przeciwstawne myśli nie mogą współistnieć. Więc gdy powstaną myśli wyrzeczenia, wypierają one myśli pożądania, powodując następnie zamianę chciwości przez brak chciwości. Podobnie, intencja dobrej woli i intencja, aby nie krzywdzić, ofiarowują antidotum na awersję. Awersja manifestuje się poprzez dwa ujścia, w myślach złej woli, jako gniewne, wrogie lub pełne oburzenia myśli oraz w myślach szkodzenia, jako impulsy okrucieństwa, agresji i destrukcji. Myśli dobrej woli usuwają pierwsze ujście awersji, myśli, aby nie wyrządzać krzywdy, drugie ujście. I w ten oto sposób sama istota niezdrowego korzenia awersji zostaje usunięta. Intencja wyżyczenia. Budda opisał swoje nauki jako poruszanie się pod prąd drogi świata. Droga świata jest drogą pożądania i nieoświeceni, którzy zmierzają tą drogą, płyną z prądem pożądania, poszukując szczęścia w gonitwie za obiektami które, jak sobie wyobrażają, przyniosą im spełnienie. Wieść buddh do wyrzeczeniu głosi coś wręcz przeciwnego, Czarpiącemu pożądaniu powinno się stawić opór, a w końcu je wyeliminować. Pożądanie powinno być wyeliminowane nie dlatego, że jest moralnie naganne, ale dlatego, że stanowi korzeń cierpienia. A zatem wyrzeczenie, odwrócenie się od rządzy i jej pędu ku zaspokojeniu, staje się kluczem do szczęścia i wolności. Do wyzwolenia od uścisku przywiązania. Buddha nie wymaga, by każdy porzucił życie domowe dla klasztoru ani nie żąda od swoich wyznawców natychmiastowego wyeliminowania wszystkich radości zmysłowych. Poziom, do którego dana osoba jest w stanie dokonywać wyrzeczeń, zależy od jej lub jego predyspozycji i sytuacji. Lecz to, co pozostaje jako wiodąca zasada, brzmi: zdobycie wyzwolenia wymaga całkowitego wykorzenienia żądzy. A postęp na ścieżce ulega przyspieszeniu do tego stopnia, że jesteśmy w stanie rządzę pokonać. Uwolnienie się od dominacji pożądania może nie być łatwe, ale trudności nie anulują konieczności. Żądza jest źródłem Dukkha, a więc położenie kresu Dukkha zależy od wyeliminowania rządzy, a to, z kolei, wymaga ukierunkowania umysłu w stronę wyrzeczenia. W tym właśnie punkcie, gdy próbujemy uwolnić się od przywiązania. Napotykamy potężny wewnętrzny opór, umysł nie życzy sobie, aby zaniechać chwytania obiektów, do którego tak bardzo przywykł. Przez tak długi czas praktykował zdobywanie, lgnięcie i trzymanie, że przerwanie tych nawyków samym aktem woli wydaje się niemożliwe. Można się zgodzić na potrzebę wyrzeczenia, można chcieć pozostawić przywiązanie za sobą, lecz gdy zew jest faktycznie słyszalny. Umysł cofa się i wciąż porusza się w zacisku pożądań. Problem zamyka się więc w tym, jak złamać jarzmo pożądania. Buddha nie proponuje jako metody stosowania represji, próby wyeliminowania pożądania, gdy umysł pełen jest lęków i niechęci. Taka próba nie przyniesie rozwiązania problemu, ale jedynie zepchnie go pod powierzchnię, gdzie będzie nadal świetnie prosperował. Narzędziem, wskazanym przez buddę do uwolniania umysłu z pożądania, jest zrozumienie. Prawdziwe wyrzeczenie nie jest sprawą zmuszania się do porzucania rzeczy, które wewnętrznie wciąż cenimy, lecz polega na zmianie perspektywy, ujrzeniu ich w taki sposób, że dłużej już nas nie wiążą. Gdy zrozumiemy naturę pożądania, gdy z wnikliwą uwagą poddamy go szczegółowym oględzinom, pożądanie zniknie samo, bez potrzeby walki. Albo zrozumieć naturę pożądanie do tego stopnia, by być w stanie poluzować jego uścisk, musimy dojrzeć, że jest ono nierozerwalnie związane z duchem. Całe zjawisko pożądania, ze swoim cyklem pragnienia i spełnienia, kurczowo związane jest z naszym sposobem postrzegania rzeczy. Pozostajemy w okowach pożądania, ponieważ postrzegamy je jako drogę do szczęścia, jeśli spojrzymy na pożądanie pod innym kątem. Jego moc ulega osłabieniu, przynosząc w efekcie krok w kierunku wyżyczenia. To, czego potrzebujemy, aby zmienić percepcję, zwane jest mądrym rozważaniem na sikara. Tak jak percepcja wywiera wpływ na myśl, tak myśl może wywierać wpływ na percepcję. Nasze zwyczajowe percepcje są zabarwione przez niemądre rozważania na sikara. Zazwyczaj patrzymy na rzeczy tylko powierzchownie. Badając je pod kątem naszego natychmiastowego zainteresowania i pragnień, niezmiernie rzadko dokopujemy się do korzeni naszego zaangażowania lub rozpatrujemy jego długoterminowe konsekwencje. To rzadkie podejście do sprawy pragnień wymaga właśnie mądrego rozważania, spojrzenia na ukryte półtony naszych działań, zbadania ich rezultatów, zmiany wartościowania naszych celów. W tych dociekaniach punkt ciężkości spoczywa nie na tym, co jest przyjemne. Ale na tym, co jest prawdziwe. Musimy być gotowi i zdecydowani, nawet za cenę naszego komfortu. Prawdziwe bezpieczeństwo zawsze leży po stronie prawdy, a nie po stronie komfortu. Gdy poddamy pożądanie szczegółowym badaniom, ujrzymy, że bezustannie kładzie się na nim cień dukcha. Niekiedy dukcha pojawia się jako ból i irytacja, zazwyczaj jednak leży głęboko jako stałe napięcie braku satysfakcji. Te dwa elementy, pożądanie i dług, kcha, są nierozdzielnymi kompanami. Możemy uzyskać potwierdzenie tego faktu, rozważając cały cykl pożądania. W momencie, w którym rodzi się pożądanie, wytwarza ono w nas poczucie braku, ból pragnienia. Aby zakończyć ten ból, staramy się zaspokoić pożądanie. Gdy nasze wysiłki spełzną na niczym, doświadczamy frustracji, rozczarowania, niekiedy desperacji. Ale nawet przyjemność sukcesu nie jest bez wady. Martwimy się, że możemy utracić to, co osiągnęliśmy. Czujemy się zmuszeni do zabezpieczania naszych pozycji, do obrony naszych terytoriów, do dążenia do dalszych osiągnięć, do dalszego wyniesienia, do wzmocnienia naszej kontroli. Wymagania stawiane przez pożądanie zdają się nie mieć kresu, przy czym każde pożądanie domaga się wieczności. Chcę, aby to, co otrzymujemy, Trwało wiecznie, ale wszystkie obiekty pożądania są nietrwałe. Czy będzie to bogactwo, władza, pozycja, czy inne osoby, rozłąka jest nieuchronna, a ból towarzyszący rozłące jest proporcjonalny do siły odczuwanego przywiązania. Silne więzi przynoszą wiele cierpienia, słabe więzi przynoszą niewielkie cierpienie, brak więzi skutkuje brakiem cierpienia. Kontemplowanie ducha jako wrodzonej cechy pożądania. Jest jednym ze sposobów skłonienia umysłu ku wyrzeczeniu. Inny sposób polega na kontemplowaniu bezpośrednich korzyści płynących z wyrzeczenia. Przejście od pożądania do wyrzeczenia nie jest, jak mogłoby się wydawać, przejściem od radości do smutku, od obfitości do ubóstwa. Jest to przejście od prostackich, omotujących przyjemności do wyższego szczęścia i spokoju, przejście z funkcji wyrobnika do roli pana samego siebie. W ostatecznym rachunku, pożądanie wykarmi banki żal, zaś wyrzeczenie przyniesie nieustraszoność i radość. Sprzyja ono osiągnięciu wszystkich trzech etapów trójdzielnego treningu, oczyszcza sposób postępowania, pomaga w skupieniu i hoduje ziarno mądrości. Cały cykl praktyki, od początku do końca, można w gruncie rzeczy postrzegać jako ewoluujący proces wyrzeczenia, znajdujący swoją kulminację w nirwanie, jako ostatecznym stanie odejścia. Odejścia od wszystkich fundamentów istnienia Sabbu Nisaga Gdy metodycznie kontemplujemy niebezpieczeństwa związane z pożądaniem i korzyści płynące z wyrzeczenia, stopniowo uwalniamy swój umysł od dominacji pożądania. Zrzucamy z siebie przywiązania, jak drzewo liście, naturalnie i spontanicznie. Zmiany nie następują raptownie, ale jeśli praktykujemy wytrwale, nie ulega wątpliwości, że nadejdą. Poprzez powtarzającą się kontemplację jedna myśl usuwa inną, intencja wyżyczenia zajmuje miejsce intencji pożądania. Intencja dobrej woli Intencja dobrej woli przeciwstawna jest intencji złej woli, myślom władanym przez gniew i awersję. Podobnie jak w przypadku pożądania, istnieją dwa nieefektywne sposoby poradzenia sobie ze złą wolą. Pierwszy to poddać się jej, wyrazić swoją awersję poprzez słowne lub cielesne działanie. Takie podejście uwalnia napięcie, pozwala usunąć gniew poza system, ale stwarza także oczywiste niebezpieczeństwa. Choduje razem prowokuje zemstę, tworzy wrogów, zatruwa relacje z innymi oraz generuje niezdrową karmę. W efekcie zła wola nie opuści systemu, lecz zostanie zepchnięta na głębszy poziom, skąd będzie ciągle oddziaływać na nasze myśli i postępowanie. Drugie podejście. Represja, także nie jest w stanie rozproszyć destrukcyjnej siły złej woli. Obraca jedynie kierunek działania tej siły, wpychając ją do wewnątrz, gdzie następuje jej przemiana w pogardę dla samego siebie, chroniczną depresję lub tendencję do irracjonalnych wybuchów przemocy. Remedium, które ofiarowuje Buddha w celu przeciwdziałania złej woli, zwłaszcza gdy jej obiektem są inni ludzie, w pali, nosi nazwę Metta. Słowo to znaczeniowo bliskie jest słowu przyjaciel, ale metta znaczy o wiele więcej, niż po prostu przyjazne nastawienie. Najodpowiedniejszym przekładem jest złożenie miłująca dobroć, intensywne uczucie niegoistycznej miłości dla innych istot, promieniujące na zewnątrz, jako szczere zaangażowanie w ich pomyślność i szczęście. Metta nie jest po prostu sentymentalną dobrą wolą? Nie jest też sumienną odpowiedzią na wymogi moralności lub nakazy boskie. Musi ono stać się głębokim, wewnętrznym uczuciem, charakteryzowanym raczej przez spontaniczną serdeczność, niż poczucie obowiązku. W swojej fazie szczytowej metta osiąga wyżyny brahma Vichara, boskiego trwania, całkowitego ześrodkowania na promiennym życzeniu pomyślności wszystkim czującym istotom. Należy odróżnić rodzaj miłości implikowanej przez meta, zarówno od miłości zmysłowej, jak i od miłości rozumianej jako osobiste uczucie. Pierwsza jest formą rządzy, zawsze egocentrycznej, podczas gdy druga wciąż zawiera element przywiązania, kochamy kogoś, gdyż dostarcza nam przyjemności, należy do naszej rodziny lub grupy, albo wzmacnia nasz własny wizerunek. Niezmiernie rzadko uczuciowe zaangażowanie przekracza utarte szlaki ego, a nawet wówczas zasięg jest ograniczony. Dotyczy jedynie określonych osób czy grup ludzi, wykluczając zaś innych. Czymś zupełnie odmiennym jest miłość, o której mówi się w metta. Nie jest to uczucie kurczowo czepiające się jednej, konkretnej osoby. W tym przypadku punkt odniesienia do naszego ja jest pominięty. Istotne jest tylko ogarnianie innych umysłem miłującej dobroci, umysłem, który należy rozwinąć do poziomu uniwersalnego, ogarnąć wszystkie żyjące istoty, bez wyróżniania i uprzedzeń. Droga do nadania metta takiego wymiaru uniwersalnego polega na pielęgnowaniu tego uczucia drogą ćwiczenia w medytacji. Spontaniczne uczucie dobrej woli pojawia się zbyt rzadko i ma zbyt ograniczony zasięg, albo traktować je jako remedium na awersję. Idea rozważnego rozwoju miłości bywa krytykowana jako wymyślona, mechaniczna i wykalkulowana. Jak zwykło się uważać, miłość jest prawdziwa tylko wtedy, gdy jest spontaniczna i powstaje bez wewnętrznego nacisku i wysiłku. Buddyści jednakże twierdzą, że umysł nie może być skierowany ku miłości wyłącznie spontanicznie. Można mu natomiast ukazać sposoby rozwoju miłości i zalecić odpowiednią praktykę. Początkowo metoda ta rozwija się drogą rozważań, lecz poprzez praktykę uczucie miłości ulega integracji, zostaje wszczepione w umysł jako naturalna i spontaniczna tendencja. Metodą rozwoju jest metta Pchavana, medytacja nad miłującą dobrocią, jedna z najważniejszych buddyjskich medytacji. Medytacja ta rozpoczyna się od rozwijania miłującej dobroci dla siebie samego. Zaleca się, aby obrać samego siebie jako pierwszy obiekt metta, gdyż prawdziwa miłująca dobroć dla innych możliwa jest tylko wówczas, gdy jesteśmy w stanie odczuwać szczerą miłującą dobroć dla siebie samego. Prawdopodobnie większość gniewu i wrogości, które kierujemy na innych, jest zrodzona z negatywnych odczuć, które żywimy wobec samych siebie. Gdy metta zostaje skierowana do naszego własnego wnętrza. Pomaga rozpuścić twardą skorupę utworzoną przez autodestrukcyjne postawy, umożliwiając wypływ dobroci i życzliwości na zewnątrz. Gdy już uda nam się rozniecić uczucie medta wobec nas samych, krok następny polega na rozszerzeniu go na innych. Rozszerzenie metta polega na przemieszczeniu poczucia tożsamości, na rozszerzeniu znaczenia tożsamości poza zwykłe granice i nauczeniu się identyfikowania z innymi. Przemieszczenie to jest czysto psychologiczną metodą, całkowicie wolną od teologicznych i metafizycznych postulatów, takich jak uniwersalna jaźń, wrodzona i nieodłączna wszystkim istotom. Wyrasta ono z łatwego, prostolinijnego cyklu rozważań, umożliwiającego nam dzielanie poczucia subiektywności z innymi oraz doświadczania świata, co najmniej w wyobraźni, z punktu widzenia ich świata wewnętrznego. Proces rozpoczyna się od nas samych. Gdy przyjrzymy się naszym własnym umysłom, dojdziemy do wniosku, że podstawowym dążeniem naszej istoty jest bycie szczęśliwym i wolnym od cierpienia. Gdy tylko dojrzymy taką tendencję w nas samych, możemy natychmiast zrozumieć, że wszystkie żyjące istoty dzielą z nami to podstawowe pragnienie. Wszystkie chcą dla siebie dobra, szczęścia i bezpieczeństwa, w celu rozwinięcia maty skierowanego ku innym. Musimy w wyobraźni podzielać ich własne wewnętrzne pragnienie szczęścia. Używamy naszego własnego pożądania szczęścia jako punktu wyjścia, po czym doświadczamy tego uczucia jako podstawowego dążenia innych, a następnie wracamy na naszą własną pozycję i rozszerzamy na inne istoty pragnienie, by osiągnęły swój ostateczny cel, aby działo im się dobrze i były szczęśliwe. Metodyczną promienność metta praktykuje się. W pierwszej kolejności kierując metta na indywidualnych przedstawicieli konkretnych grup. Grupy te uszeregowuje się w kolejności zależnej od ich oddalenia od nas samych. Emanacji rozpoczynamy od drogiej nam osoby, rodzica lub nauczyciela, a następnie przenosimy ją na przyjaciela, na osobę neutralną i, w końcu, na wroga. Chociaż grupy osób są zdefiniowane poprzez ich relacje wobec nas samych, miłość, którą będziemy rozwijać. Nie bazuje na tej relacji, ale na wspólnej wszystkim istotom aspiracji szczęścia. W przypadku każdej osoby musimy umieścić jej wizerunek w centrum i emanować myśl, oby była ona szczęśliwa. Oby była spokojna. Oby dobrze jej się działo. Dopiero wówczas, gdy jesteśmy w stanie wygenerować gorące uczucie dobrej woli i życzliwości do tej osoby, możemy przejść do następnej. Gdy osiągniemy sukces w medytacji nad konkretnymi osobami, można przyjąć za obiekt większe grupy. Możemy starać się rozwinąć metę wobec wszystkich przyjaciół, wszystkich osób neutralnych, wszystkich wrogo nastawionych. Wreszcie, metta może być rozszerzona poprzez bezpośrednie rozprzestrzenianie w rozmaitych kierunkach, na wschód, południe, zachód, północ, w górę, w dół, a następnie rozszerzone na wszystkie istoty bez różnicy. W końcu ogarniamy cały świat umysłem miłującej dobroci rozległym, wzniosłym i niezmierzonym, bez wrogości, bez awersji. Intencja, aby nie krzywdzić. Intencja, aby nie krzywdzić jest to myśl, kierowana przez współczucie, karana powstająca jako przeciwieństwo myśli okrutnych, agresywnych i pełnych przemocy. Współczucie stanowi dopełnienie miłującej dobroci. Miłującą dobroć charakteryzuje życzenie innym szczęścia i dostatku, współczucie zaś charakteryzuje się życzeniem, aby inni byli wolni od cierpienia. Życzenie to powinno zostać rozszerzone na wszystkie żyjące istoty, bez żadnych ograniczeń. Podobnie jak metta, współczucie powstaje dzięki wejściu w subiektywność innych, dzieleniu z innymi istotami ich świata wewnętrznego w głęboki i całkowity sposób. Współczucie rodzi się dzięki rozważaniu, że podobnie jak my, wszystkie istoty chcą być wolne od cierpienia, ale niezależnie od swych życzeń, wciąż doświadczają bólu, lęku, żaru i innych form duchu. Współczucie, jako ćwiczenie medytacyjne, najlepiej jest rozpocząć od kogoś, kto faktycznie podlega cierpieniu, ponieważ w sposób naturalny osoba taka staje się przedmiotem współczucia. Kontemplujemy jej cierpienie. Bezpośrednio lub w wyobraźni, po czym rozważamy, że tak jak my sami, pragnie one uwolnić się od cierpienia. Myśl taką należy powtarzać, kontemplację zaś ćwiczyć wciąż na nowo dopóty, dopóki silne uczucie współczucia nie pojawi się w naszym sercu. Wówczas, przyjmując to uczucie jako wzorzec, kierujemy swoją uwagę ku innym istotom, rozważając jak bardzo każda z nich narażona jest na cierpienie. Następnie promieniujemy w ich kierunku łagodnym uczuciem współczucia. Zakres i intensywność współczucia można zintensyfikować poprzez kontemplowanie różnych rodzajów cierpienia, na których wystawione są żyjące istoty. Drogowskazem w takim procesie rozszerzania jest dla nas pierwsza szlachetna prawda ze swym wykazem różnorodnych aspektów dukcha. Kontemplujemy wszystkie żyjące istoty jako podlegające starzeniu się. Następnie chorobie a potem śmierci, jako podatne na żal, lament, ból, smutek, desperacje i tym podobne. Gdy osiągniemy znaczący sukces w generowaniu współczucia poprzez kontemplację istot bezpośrednio dotkniętych przez cierpienie, możemy przejść do rozważań nad osobami, które aktualnie cieszą się szczęściem, osiągniętym sposobami moralnie nagannymi. Możemy rozważać, że takie osoby Niezależnie od ich ogromnej fortuny, są niewątpliwie nękane głęboko wewnątrz przez wyrzuty sumienia, nawet jeśli zewnętrznie nic na to nie wskazuje. Wiemy, że gorzkie owoce ich nagannych uczynków w końcu dojrzeją i przyniosą im intensywne cierpienie. Możemy w końcu rozszerzyć zasięg naszej kontemplacji na wszystkie czujące istoty. Powinniśmy kontemplować wszystkie istoty jako podlegające uniwersalnemu cierpieniu samsary. Napędzane swoją chciwością, awersją i złudzeniami w cyklu powtarzających się narodzin i śmierci. Jeśli nawet początkowo nie jest łatwo objąć współczuciem istoty zupełnie nam obce, można pomóc sobie, rozważając stwierdzenie Buddy, że w cyklu odrodzeń, który nie ma początku, trudno jest znaleźć istotę, która nie była kiedyś naszą matką, ojcem, siostrą, bratem, synem czy córką. Reasumując, jest rzeczą jasną, że trzy rodzaje prawidłowych intencji wyrzeczenia, dobrej woli i aby nie krzywdzić przeciwdziałają trzem złym intencjom: pożądania, złej woli i szkodzenia. Wagi praktykowania kontemplacji prowadzącej do powstania dobrych myśli nie sposób przecenić. Kontemplacji tej naucza się jako metody pielęgnowania dobra, nie zaś jedynie jako sposobu na przygodę teoretyczną. Rozwój intencji wyrzeczenia wymaga kontemplacji cierpienia, związanego z poszukiwaniem światowych radości, aby rozwinąć intencje, aby nie krzywdzić. Musimy rozważać fakt, że wszystkie istoty pragną być wolne od cierpienia. Niezdrowa myśl jest jak zmurszały kołek, umieszczony w umyśle, zdrowa myśl jest jak nowy kołek, mający go zastąpić. Fakt kontemplacji działa jak młotek niezbędne do dokonania tej operacji. Praca wprowadzania nowego kołka to praktyka, praktykowanie wciąż i wciąż na nowo, tak często, jak to konieczne, by osiągnąć sukces. Budda dają nam pewność osiągnięcia zwycięstwa. Mówi on, że wszystko, cokolwiek wielokrotnie rozważamy, staje się skłonnością naszego umysłu. Częste pojawianie się myśli zmysłowych. Wrogich czy szkodliwych prowadzi w efekcie do pojawienia się w umyśle skłonności do pożądania, złej woli i wyrządzania krzywdy. Częste pojawianie się myśli dobrych doprowadzi do powstania w umyśle skłonności do wyrzeczenia, dobrej woli i aby nie szkodzić innym. Kierunek, który obieramy, zawsze zawraca ku nam samym, ku intencjom generowanym przez nas w każdej chwili całego naszego życia,